Vlogmas, dzień 16. Dzień, dzień, dzień. Ślicznie. Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Nasza Mańka jest trochę chora, ale mimo wszystko próbujemy coś tam nagrać, bo w nocy był u nas elf i zostawił kolejny list. Tym razem mamy bardzo, bardzo ważne zadanie. Zapewne widzicie, że jak się trochę przesunę, to widać już choinkę. Ale jest cała goła, chyba trzeba ją przystroić. Zobaczymy, co tam elf zostawił nam w kalendarzu. Chodź, zobaczymy. Zobacz. Tu mamy list, ale tu mamy jakąś dziewczynkę i coś jeszcze. I konika. Dobra, idziemy pokazać, co my tutaj znalazłyśmy. Więc tak, znalazłyśmy zawieszkę numer 1. Marysia trzyma. Zawieszkę numer 2. I pewnie tak jak my, domyślacie się, jakie mamy dziś zadanie, tak? Idziemy czytać. Otwieramy list od elfa. Maria ogląda zawieszki, a mamusia czyta. Hej, hej, ho, ho, ho. No, 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 widzę, że zielona panna wjechała do salonu. Nie tylko do salonu, bo jeszcze do Marysi pokoju. Jeszcze mała chwila, a znajdą się pod nią prezenty od świętego Mikołaja. Dzisiejsze zadanie jest super przyjemne. Udekorujecie choinkę. Pst! Szepnę ci, kochana, na uszko, że najbardziej lubię zadania, które wykonujecie całą rodzinką. Ale do brzegu! Ozdoby na miejsca? Gotowi do przystrajania drzewka? No to start! Mam nadzieję, że zawieszka, a właściwie zawieszki, którą ci zostawiłem w prezencie, zajmie wyjątkowe miejsce na świątecznej choince. Być może na tej twojej malutkiej, bombkowej zabawy, elf Marian! To co? Powieszamy pierwsze zawieszki? Mamusia odpakuje, zobacz. Tu można zdjąć. Mamy jedną zawieszkę odpakowaną, praktycznie całą. O, teraz mamy odpakowaną. I drugą zawieszkę, no jeszcze lepiej. Otworzy się sama za chwilę. I druga zawieszka odpakowana przeżyła upadek z wysokości. Okej, Marysiu, to co, powiesimy? Którą zawieszkę najpierw powiesimy na twojej kolineczce? Mama myśli, że pierwszy będzie konik, bo ma grubszy sznureczek i będzie łatwiej go chwycić. Trzymaj konika, tutaj zobacz. Trzymaj konika i lecimy zawieszać. Chodźcie. Tak? Wow, wisi! Cześć, koniku! I jeszcze elfika mamy do powieszenia. A właściwie panią elfik. Zobacz, gdzie go powiesimy? Tutaj chyba, co? Ta-dam! Brawo! Czekaj, konik wisi na lewej stronie. Zrób ładnie. Brawo! 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 Twój konik? Dzień, dzień, dzień. Będziesz się nim bawiła, tak? Pierwsze zawieszki już na choince, teraz lecimy po kartony, dzielimy ozdoby na dwa i część wędruje u Marysi w pokoju, a część w salonie. Zaraz pokażemy Wam też drugą choinkę.
Maria złośnik rzuca wszystkim, co popadnie. Ale przyszłyśmy Wam tylko powiedzieć, że na małej choince brakuje nieco ozdób, więc musimy udać się na zakupy świąteczne, tak? Renifer, ci się podoba? Czy nie? Reszta naszych ozdób wędruje na dużą choinkę, więc bierzemy się za ubieranie, jak tylko nakarmimy źdźutka, tak? Idziesz jeść? Na dzisiaj w planach miałam wybranie się na Wigilię Miejską, ale okazuje się, że Marysia nie najlepiej się czuje, więc postanowiłam wyskoczyć na chwilę z domu sama. Będzie mi towarzyszyć brat i jego narzeczona. Prawie narzeczona? No właśnie, Dawid. No, ale do czego zmierzam? Może uda mi się kupić jakieś pierdółki na choinkę, a na pewno pójdziemy jeszcze do sklepu jakiegoś spożywczaka, bo potem wpadną do nas na kawę i może przypadkiem całkiem będziemy szli obok Pepko czy obok Kika i na pewno tam sobie zajrzę. No, także tego. Kończę obiad. Przywdziewam na siebie coś cieplejszego i pędzimy. Na 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 na. Matka ma wychodne, matka ma wychodne. Który zdążyłam kupić Marysi na Wigilii Miejskiej, zostało tylko wspomnienie, ponieważ zdążyłam już go zbić, ale udało mi się wejść do Pepko i kupić kilka pierdół na choinkę. Zaraz Wam pokazuję, co tutaj mam. Mam tutaj takie o kokardy, mam nadzieję, że będą pasować. Chyba będą. Mam dzwoneczki. Proszę, jedne złote. Mogłam wziąć czerwone, teraz sobie pomyślałam, ale już dobra. Mam jeszcze białe, te będą pasować na pewno i mam jeszcze mini pudrowe bombki. Nie wiem, czy one wylądują na naszej choince, ale zobaczymy. Dobra, biorę się do ozdabiania. Ubrać choinkę w salonie między Marysiowymi pobudkami. Jest już godzina w pół do pierwszej w nocy. Ja napisałam list od Elfa, tym razem zmieniłam go całkowicie, bo tak jak wiecie z poprzednich filmów i z dzisiejszego będziecie wiedzieć, Marysia się po prostu źle czuje i nie ma siły ani słuchać tych listów, ani wykonywać zadań, więc coś dla odpoczynku. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.